Cześć. Góry, triki, skoki, generalnie narty to moje życie. A narty były od zawsze. Nie pamiętam pierwszego razu na stoku, bo trudno pamiętać, jak się miało 2 lata. To mój 27 sezon, taki życiowy, 25 na nartach. Nieraz zdarza się, że próbujesz zrobić nowy trik, wywracasz się i od razu odchodzi ci ochota na kolejną próbę. Musisz wtedy znaleźć w sobie więcej odwagi, żeby pokonać samego siebie. Na pewno każdy ma jakąś swoją drogę. Bywało różnie. Startowałem w zawodach z połamanymi żebrami, 3 razy złamałem obojczyk, nie mogłem wysiedzieć z połamanymi rękami. Po prostu nosiło mnie. Najbardziej chciałem pokazać choćby rodzicom, że ten freeskiing to nie fanaberia, tylko moja zajawka na życie. Trzeba mieć jakąś taką szczerość ze sobą. Kiedyś uczyłem się grać na skrzypcach, nie lubiłem tego, więc to rzuciłem. Ciężko uciec od muzyki, jak się pochodzi z muzykalnej rodziny. Teraz owszem, powiem, że żałuję, ale przyznanie się do tego też wymaga ode mnie trochę odwagi. Dla mnie tylko góry, góry i jeszcze raz góry. Nie lubię morza, nie lubię wakacjonowania się. Ja się bardzo dobrze czuję w górach. Ludzie stąd mają totalnie inną mentalność. Poza tym w górach jesteśmy bliżej Boga, niezależnie kim lub czym On dla kogoś jest. W ogóle to narty mnie zawiodły do miejsc, o których nawet bym nie marzył. Ja to kocham i chciałbym móc wyjeżdżać dalej i dalej i dalej. Jest takie ciśnienie w środowisku, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, zdobywać medale. Ja też długo miałem taki cel. Super, jeśli się uda, ale najbardziej chciałbym jeździć bez kontuzji najdłużej jak się da. Idę poskakać. Wy też skaczcie po swoje. Odważnie.